Jesteśmy na zamku Czocha, Mysza. Mysza, tam jest zamek, tam. Widzisz go? No, widzę. No fajny zamek. Fajny zamek, nie? Co? I to jest wykusz łupinkowy. Co jest? Wykusz łupinkowy. Wykusz łupinkowy? Tak. O, a tu są mury obronne, bo ty lubisz mury obronne. Robicie na później. Jasne. O, a tam też jest fajnie na dole. O, lody tajskie. Tu robią tajskie lody. Siedzą lodziarki i robią. Tu jest pokoje, kawiarnia, grota. To trzeba tam iść później. Kaś, ty to widziała. A która godzina jest? No dopiero 10 hopie. Nie wierzę, pokosz. 3. Wow, 3. No 10:03. No 10:03. O. O, tam widzisz. Ćwiczą rekonstrukcję. Nic nie ćwiczą, no namiot rozkładają. No. I teraz nic nie wiem. I okres powojenny, bo to jest także okres, w którym no i da właśnie do nich. Może pani to powtórzyć, bo przez Mysza nic z tego nie wiem. Którzy postanowili przeczekać ten okres nowej władzy. Między innymi właśnie w Lesie, 3 km od zamku, działał jeden z niezwykłych ludzi. I taki kawał drugi leciał tam. Były oficer Armii Jugosłowiańskiej, z którego życia można by nakręcić nie jeden film wojenny, sensacyjny. Będąc burmistrzem Leśnej, doprowadza do ewakuacji z Polski poprzez kanał Miłoszowski żołnierzy AK zagrożonych śmiercią. Strefa militarna, druga strefa militarna na zamku Czocha, to 2 dni pełne niezwykłych wrażeń. Co to będzie, proszę państwa? To będą między innymi dioramy historyczne. Pierwsza wojna światowa, armia pruska, mundury wzór 1895 i 1910. Armia pruska, mundury wzór 1915. Szpital polowy I wojny światowej, powstanie wielkopolskie. II wojnie światowej, mundury Wehrmachtu, Luftwaffe, SS, Hitlerjugend. Mundury Armii Czerwonej Ludowego Wojska Polskiego. Armia Krajowa. Nic ja mówię, 13 wieku. Proszę państwa, w komnatach zamkowych biesiady, damy i oficerowie. Pojazdy historyczne. Transporter gąsienicowy US Army Weasel M29C. Będziemy tutaj na nim instalować gąsienice. Dodge WC-51 z 1944 roku, Ford GPW 1942 roku, Willys MB z 1944, niemiecki motocykl podramowy z początku XX wieku stary. Oraz wspaniała limuzyna, która już stoi na naszym górnym dziedzińcu. 13 wiek. Broni, no podłogę strasznie... No szeleści, dokładnie skrzypi, więc prosiłabym jednak, żeby stać miejscu, żeby nam po prostu no, nie przeszkadzało w trakcie zwiedzania przynajmniej w tej oto sali. Co do telefonów, prosiłabym jednak je wyciszyć, żeby nam nie przeszkadzało w trakcie zwiedzania. Co do zdjęć, zdjęcia są wskazane, więc nie ma żadnych przeciwwskazań. Co do komnaty książęcej, prosiłabym tam nie siadać na krzesełkach, gdyż tam ona 19-wieczna, no i chciałabym, żeby nam jeszcze troszeczkę faktycznie posłużyły. Tak więc zamek Czocha został wzniesiony na przełomie wieku XIII i XIV jako strażnica graniczna na pograniczu Łużyc-Śląska. Na samym początku zamek składał się ze stołku, czyli wieży obronnej oraz wieży mieszkalnej. Został wzniesiony na górze granitowo-gneisowej, którą niegdyś gęsto porastały cisy. Mont Taxus, co z łacińskiego góra cisowa, skąd Taxus przeradza się dziś w używaną nazwę Czocha. Jednak naukowcy bardzo spierali się na temat tego, kto wybudował zamek, więc są trzy najważniejsze hipotezy. Pierwszą z nich jest to, że wybudował Rut von Bieberstein z pobliskiego Frydlantu, drugą natomiast, że Wacław I Kluczewski, zwany również Jednookim, mi najbliższą, że Henryk I Jaworski. Więc lata wybudowania zamku graniczą się między 1241 a 1319, zależy, którą hipotezę przyjmiemy. Jednak z czego jesteśmy pewni, no to tego, kto władał tym zamkiem przez stulecia. Na fryzie architektoniczno-figuralnym macie państwo ukazanych 5 herbów. Idąc latami mamy Rut von Dona, von Fix, von Nostitz,
von Ichlitz. W 1909 roku od Bolko von Ichlitz Ernest Bischoff zakupił ten zamek za 1,5 miliona marek w złocie. Czyli w 1909 roku, kiedy Ernest Bischoff zakupił ten zamek, zlecił przebudowę Bodo Justusowi Eckhartowi, temu panu na portrecie. No a Bodo przebudował ten zamek w stylu gotycko-romantyczno-renesansowym za 4 miliony marek w złocie. Po 7 latach, czyli w 1916 roku, przebudowa tego zamku się... Tak więc, tak jak Państwo widzą, oto sala marmurowa. Niegdyś była to jedna z 9 bibliotek, gdzie jedna również znajdowała się w podziemiach. Otóż Bodo Justus Eckhart napisał w swoich dokumentach, że od 3 do 5 tysięcy metrów kwadratowych tynku zostało zbitego w podziemie, więc te podziemia faktycznie się tutaj znajdują, a o dowodach w sumie powiem troszeczkę później. Na razie malowidła była naścienne, tak jak Państwo widzą. Co ciekawe, zostały one wykonane przez Demuta. No i w 1945 roku, kiedy szabrownicy przyjechali na zamek, tak jak wspominałam, no właściwie kradli, co się dało. No malowidło naścienek nam nie skradli, możliwe, że ze względu na to, że sugerowali oni się nazwą, a tak naprawdę zostało one wykonane na płótnie, a nie na ścianie. Otóż malowidło sugerowało nam to, o jakiej tematyce książki znajdowały się poniżej w gablotach. Otóż tutaj Państwo mogą zobaczyć astrologię, przykładowo na ukos po mojej prawej stronie, oczywiście nad tajnym przejściem, które no musiało się otworzyć. Ernest Bischoff i jego małżonka Józefina Elżbieta byli to ostatni właściciele tego zamku. Ale w sumie najważniejsze dla nas malowidłem jest to, które znajduje się nad komikiem. Otóż przedstawia ono rozdział 12 z Apokalipsy z Biblii. Archanioł Michał jest to rycerz, diabeł jest to smok, a niewiasta jest to Maryja. Ale co do symboli, tak jak Państwu wspominałam już nad portalem, jest to ta sama głowa kozła barana wcielonego w diabła w szatana, która również była na portalu. Sala marmurowa podczas przebudowy oraz sala rycerska za czasów Ernesta Giczowa, widoczna jest oczywiście posadzka oraz piękny, szeroki dywan. No ale co do uchodźców greckich, tak jak Państwu wspominałam, osiedlili się na sali rycerskiej, prawda? No nie dość, że z kozami i z baranami i Wojsko Polskie, taka ciekawostka w sumie, Wojsko Polskie w 1952 roku wywiozło z tamtej sali 15 przyczyn gnoju. No ale to jedynie nie to, co oni w sumie zostawili po sobie, zostawili również stertę spalonych książek. Otóż jest mowa, że od 25 do 30 tysięcy książek zostało przez nich spalonych. No nie palili drewnem, kiedy było zimno, palili po prostu książkami. To, co Państwo tutaj widzą, to jest część przywieziona przez Wojsko Polskie, no a część jest również już nasza. No są one tylko i wyłącznie na wzór, także Państwo no, przybliżyć, jak to niegdyś tutaj wyglądało. Ale co do kominka, kominek z płytą marmurową, z którą wiąże się w sumie legenda o Urlyce. Urlyka, która została wrzucona do studni niewiarygodnych żon. A panowie coś słyszeli na ten temat, czy nie słyszeli? No myśla, pędaluj. To ta, bo skręca. No, a jak chcesz skręcić teraz? Na wprost. No to kręć. Już jest... Bo nas wiatr znosi. No i jak widać, kamperowcy, mysza tutaj robi zasilnik. Mysza, wloć ci paliwa. No i widzicie, muszę jej pomagać walczyć z wielkimi falami oceanicznymi na jeziorze. Masakra, bo za chwilę wylądujemy, nie wiadomo kaj. Kamperowcy, opowiem wam po tym, bo tutaj widzę, że łodzie podwodne, statki tranzytowe i cuda niewidy. O, patrzcie,